Szczęść Boże, niech będzie błogosławiona Matka Boża Różańcowa. Witam wszystkich bardzo serdecznie w sercu Maryi. Moi drodzy, żadna modlitwa nie jest bardziej zasłużona dla duszy i bardziej chwalebna dla Jezusa i Maryi niż dobrze odmawiany różaniec. Proście Maryję, aby towarzyszyła Wam w odmawianiu różańca i inspirowała Was do włączenia modlitwy do Waszych codziennych działań. Uczyńcie znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Maryjo Panno, spraw, aby odmawianie Twego różańca było dla mnie każdego dnia pośród moich obowiązków węzłem jedności w moich działaniach, wielkim hołdem pobożności, słodkim orzeźwieniem, zachętą do radosnego kroczenia drogą obowiązku. Spraw, o Najświętsza Maryjo, aby studiowanie Twoich 15 tajemnic tworzyło w mojej duszy krok po kroku świetlistą atmosferę czystą, wzmacniającą i pachnącą, aby mogła przeniknąć mój rozum, moją wolę, moje serce, moją pamięć, moją wyobraźnię, całą moją istotę. O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączy nas z Bogiem, więzach miłości, które łączą nas z aniołami, nigdy Cię nie opuścimy. Matko najdroższa, ucieczko grzeszników, pocieszcielko strapionych, Królowo Różańca Świętego, bądź błogosławiona dziś i zawsze na ziemi i w niebie. Amen. Moi drodzy, powierzcie się w ręce Maryi, ona się Wami zaopiekuje. Kochajcie Maryję i módlcie się na różańcu, bo jej różaniec jest bronią przeciwko złu dzisiejszego świata. Bo wszystkie łaski Boże przechodzą przez Matkę Najświętszą. Złóżcie proszę swoje intencje do Matki Bożej Różańcowej, dołączcie do naszej społeczności w sercu Maryi i włączcie powiadomienia. Błogosławionego dnia z Maryją w sercu.